racji było naruszenie prawa, chociaż organy państwa, które, do których właściwości należy badanie takich spraw, no, zachowywały się tu z dużą wstrzemięźliwością. Natomiast sama prywatyzacja dla większości mieszkańców Zakopanego, ale i Podhala i, jak sądzę, Polski, no to była duża przykrość. Nie chodzi o samo prywatyzację, bo gospodarka prywatna to jest sama istota rzeczy i tutaj wszyscy żyją z prywatnej przedsiębiorczości. W samym Zakopanem, które ma 26 tysięcy mieszkańców, jest 5200 podmiotów gospodarczych, więc wszyscy wiedzą, co to jest gospodarka prywatna. Ale w tym wypadku sprzedano coś, co było po pierwsze dobrem narodowym, bo pierwsza kolej linowa w Polsce, kolej na Kasprowy Wierch, dorobek II Rzeczypospolitej i cała historia z tym związana. Naturalny monopol, bo koleje linowe w rejonie Kasprowego Wierchu, bo są trzy, oprócz tej na Kasprowy jeszcze Gąsienicowa i Goryczkowa, to jest naturalny monopol, są położone na terenie Parku Narodowego. W Tatrach żadna nowa kolej linowa raczej nie powstanie, bo przepisy ochrony przyrody tego nie dopuszczają. I wreszcie sprzedano kurę, która znosiła złote jajka, dlatego że firma PKL jako spółka handlowa, która należała do Polskich Kolei Państwowych, każdego roku przynosiła zysk, kilkunastomilionowy co najmniej czysty zysk, a więc to było naprawdę dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, wydaje się, że najbardziej rentowne w grupie PKP. I ta sprzedaż nastąpiła wbrew opinii publicznej z całej Polski, bo protestowały organizacje, stowarzyszenia, samorządy, 217 profesorów z uczelni akademickich, z wszystkich dużych miast Polski. Na to w ogóle właściciel PKP, minister infrastruktury, pan premier, którego proszono o interwencję, pan prezydent, nie odnieśli się do tego w żaden sposób, zlekceważono to. W momencie, gdy szło już do samej sprzedaży, społeczność lokalna próbowała w takim razie wygenerować jakiegoś kontrahenta, który gdyby to kupił, podstawowe interesy narodowe zostałyby zachowane i takim kontrahentem były Lasy Państwowe, które dysponowały odpowiednimi środkami na zakup i co ważne są w tym samym resorcie co Park Narodowy, a więc ewentualne konflikty byłyby zniwelowane. No powiedzmy tak, że Polskie Koleje Linowe, kolejka na Kasprowy między innymi PKP musiało sprzedać, dlatego że posiadało olbrzymi dług, który trzeba było natychmiast spłacić, a do tego jeszcze w planach było zakup słynnego pociągu Pendolino. Wprawdzie w dwóch polskich kolei państwowych to kilka miliardów złotych, sprzedaż to 200 milionów złotych, ale tak sobie postanowili ci, którzy mogli podejmować decyzję. To jest jedna rzecz ważna. Druga, komu sprzedano? Bo to jest pewna istota i zagadka jednocześnie. Można powiedzieć, że sprzedaż polskich kolei linowych miała charakter takiego zakupu lewarowanego, czyli nabywca nie dysponował tak naprawdę tym kapitałem, tylko posłużył się kredytem z banku. Natomiast sam zakup, no to była taka metoda, jak się to potocznie mówi, na słupa. Została zawiązana spółka akcyjna, której akcjonariuszami były cztery samorządy podhalańskie, cztery gminy na czele z Zakopanem. I ta spółka miała jakby za zadanie celowe zakup akcji Polskich Kolei Linowych, co ze wszechmiar było zamiarem słusznym i wszyscy to popierali. Rada Miasta dała na to przyzwolenie ówczesnemu burmistrzowi, panu Januszowi Majchrowi. Następnie spółka, chcąc zdobyć kapitał na zakup, wyemitowała akcje i za te akcje zostały nabyte przez zagraniczny fundusz inwestycyjny, który nabywając te akcje przejął 99,77% kapitału spółki, czyli stał się de facto jej prawie 100% właścicielem, ten fundusz inwestycyjny. No i w momencie zakupu okazało się, że właścicielem de facto Polskich Kolei Linowych, bo to nie tylko już te koleje na Kasprowym Wierchu, ale i to jest i Krynica, i Szarnica, i Mosowny Groń, i Międzybrodzie Żywieckie, że właścicielem ponad 99% akcji spółki Polskiej Kolei Linowej jest fundusz Altura z siedzibą w Luksemburgu.